Witam, w dzisiejszym odcinku zrecenzuję Nokia 6610. Z przodu znajduje się głośnik od rozmów, wyświetlacz oraz klawisze. Zaś z tyłu tylko logo Nokia i klips ściągania klapki. Z prawej strony można ujrzeć głośnik główny, a z lewej strony przycisk regulacji głośności. Natomiast u góry port podczerwieni oraz przycisk włączania. Na dole znajdziemy port ładowarki, słuchawek oraz mikrofon. Ten model wykonano z plastiku dość dobrej jakości. Bateria 720 mAh wystarcza na 5 godzin rozmów lub pozostawienie w trybie czuwania na 12 dni. Procesor to jednostka firmy Nokia. Wyświetlacz został wykonany w technologii CSTN o rozdzielczości 128x128 pikseli. System to Nokia OS Series 41 edycji. Jako multimedię w telefonie można zaliczyć dwie wbudowane gry. Komunikacja może odbyć się poprzez rozmowy, SMS-y i MMS-y. Jeśli chodzi o komunikację danych, mamy do wyboru tylko podczerwień. Thank you.
Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.